Znajdujemy się na stoisku grupy Azoty, gdzie mam zaszczyt być gościem pana doktora Andrzeja Niwińskiego, prezesa grupy Azoty Polyolefins. Panie prezesie, dzień dobry. Dzień dobry, miło mi z panem rozmawiać. Panie prezesie, zakończyliście flagowy wasz projekt Polimery Police. Proszę powiedzieć, jakie wyzwania stały przed firmą w trakcie realizacji tej inwestycji? Jedno małe sprostowanie. Jesteśmy na finiszu, kończymy projekt. Stopień zaawansowania projektu osiągnął poziom 99,4%. Brakuje nam naprawdę niewiele, jesteśmy w fazie odbiorowej. No i w związku z tym przed nami jest mnóstwo wyzwań technicznych i jedno takie strategiczne, bo przechodzimy z fazy projektowej do fazy operacyjnej. Dlatego też tutaj jestem na tych targach, tak, żeby móc spotkać się z potencjalnymi klientami, nawiązać relacje biznesowe, no bo ta faza operacyjna będzie dla nas kluczowa, tak, ona będzie decydowała o sukcesie projektu. Chciałbym uzmysłowić naszym widzom skalę tego projektu. Czy możemy się pokusić o przytoczenie kilku liczb? Ile osób w trakcie tego projektu zostało zaangażowanych? Jakie ilości, ja wiem, że to brzmi jak pytanie z poprzednich czasów, jakie ilości betonu i stali zostały wykorzystane? Ja myślę tak od początku, tak? Projekt zakłada, że będziemy rocznie przerabiali 500 tysięcy ton propanu. I finalnie będziemy produkować ponad 430 tysięcy ton polipropylenu. W takich liczbach bezwzględnych to można powiedzieć w ten sposób. Wartość projektu to jest 1,8 mld dolarów. Przy realizacji projektu w fazie szczytowej było zatrudnionych ponad 4 tysiące pracowników. Dodatkowo mogę powiedzieć, że zużyliśmy prawie 50 tysięcy metrów sześciennych betonu, 20 tysięcy ton stali, także te liczby robią wrażenie. Tak? No, pogłębiając kanał, wydobyliśmy 500 tysięcy ton refulatu, także było to od strony inżyniersko, takiej projektowo-budowlanej, bardzo duże wyzwanie. Tak? No nie ukrywam, że bez wsparcia naszego EPC kontraktora Hyundai Engineering, no ten projekt chyba nie byłby tak realizowany sprawnie i szybko. Na ten moment idziemy zgodnie z harmonogramem i jestem pewien, że na przełomie drugiego i trzeciego kwartału rozpoczniemy produkcję polipropylenu. Wspomniał pan o firmie Hyundai Engineering, to podpytam, jak ocenia pan współpracę z tym kontraktorem? No na tle moich doświadczeń, a trochę dużych inwestycji realizowałem w swojej historii kariery zawodowej, no to ta firma w mojej ocenie na ten moment wypada najlepiej. Poprawił mnie pan, że projekt jest na ukończeniu. I słusznie. Proszę powiedzieć, bo chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało. Jakie znaczenie ma no już sfinalizowany projekt dla polskiej gospodarki? W mojej ocenie bardzo duże. Tak? Na pewno trzeba zacząć od takich liczb ogólnych. Polska rocznie importuje 800 tysięcy ton polipropylenu. I pamiętam w momencie apogeum pandemii COVID-a, no okazało się, że brakuje w Polsce maseczek, strojów ochronnych, innych elementów, które potrzebowała służba zdrowia. I te braki wynikały nie z faktu, że nie mogliśmy tego wyprodukować, tylko z faktu tego, że szereg przetwórców tworzyw sztucznych w Polsce było pozbawionych stabilnych dostaw surowców, między innymi polipropylenu. I my w tym momencie oczywiście przy tej swojej zdolności produkcyjnej będziemy się starali ulokować te zdolności produkcyjne jak najbliżej naszej instalacji. Ale oczywiście jestem realistą, wiem, że i tak na początku przynajmniej będziemy musieli dużą część eksportować. Mamy rozsądną strategię, która zakłada takie wejście w rynek w promieniu około 1000 km od Polic. Tak? Przypomnę, Police to jest miejscowość koło Szczecina w północno-zachodniej części Polski. W promieniu 1000 km mamy bardzo dobre połączenia komunikacyjne i będziemy mieli i przewagę logistyczną, przewagę kulturową, bo będziemy się lokować gros naszej produkcji na rynkach Europy Centralnej. Tak?
Oczywiście w planach mamy również ekspansję na Niemcy z tego tytułu, że to jest bardzo duży odbiorca polipropylenu. Liczymy, że docelowo będziemy tam sprzedawać najbardziej zaawansowane formuły. Nasza licencja umożliwia produkcję koopolimerów Random Impact. Zresztą no, sama formuła licencji daje nam prawo produkowania 192 standardowych grade'ów. Tak? Na początku oczywiście no, będziemy w fazie uczenia, będziemy produkować kilka tych grade'ów, po roku kilkanaście. Myślę, że docelowo będziemy oferować naszym klientom kilkadziesiąt grade'ów. Uprzedził Pan niejako moje pytanie, bo chciałem też dopytać o pozycjonowanie na rynku międzynarodowym dzięki temu projektowi. Znacząco zwiększymy swoją obecność. No, wydaje mi się, że na pewno tak. Planujemy docelowo, aby połowa produkcji była lokowana w Polsce, a pozostałą część będziemy lokować na rynkach zagranicznych. Tak? Tutaj przede wszystkim trzeba mieć na uwadze Słowację, Czechy, Węgry, Austrię, tam gdzie jest zagłębie przemysłu samochodowego. I to będą nasze docelowe główne rynki zbytu. Tak? Pytanie na koniec, bardzo lekkie. Jakie są Pana wrażenia? Zbliżamy się już prawie do końca targów, został nam jeszcze jeden dzień. Proszę powiedzieć, jakie są wrażenia. Ja jak co roku jestem może nie tyle zaskoczony, co zawsze pod wielkim wrażeniem, ponieważ no, nie zdarza się, żeby u Was na stoisku było pusto. No, dziękuję. No, też mam takie wrażenie, że sporo osób się przewija. Tak jak mówiłem, przyjechaliśmy tutaj, aby budować relacje z przyszłymi klientami. No, przed nami wielkie wyzwanie, wprowadzenie zdolności produkcyjnej na rynek pod nowym brandem Gryfilenem. Liczę, że to się zakończy, ten proces, sukcesem. Natomiast targi w mojej ocenie są taką fajną formułą, gdzie niezobowiązująco możemy podyskutować o tym, co się dzieje na rynku, jakie są wyzwania, czasami jakie są bolączki, tak? No, bo nie ukrywajmy, klienci też mają określone problemy technologiczne, które nie zawsze chcą w bezpośrednich relacjach odkrywać. My jako producent będziemy musieli się wpisać w taką narrację pomagania naszym klientom, bo jeżeli im pewne rzeczy usprawnimy, to wiadomo, ci klienci zostaną z nami na dłużej. Na co liczę? Panie prezesie, życzę owocnych rozmów, udanych targów, no i zakończenia inwestycji w jak najszybszym czasie.